Nie, jej było ona. Słuchajcie, co ona robi? On się zakochał, centralnie się zakochał. On napierdala do mnie dzwoni, ten Jarek, cały Maringę, już nie będę go inaczej nazywał, że to ona, że on to ona. Mało tego, że wjebał jakieś moje zdjęcie z Facebooka, że robię jakąś książkę o męskich prostytutkach, to ja no, nigdy nie byłem w Dubaju. Chciałbym. To po pierwsze. Jeszcze teraz napisał, że mój kolega jakiś ze Śląska napisał, że on nie wiedział, że ja jestem jakimś tam na C czy coś. Dlatego zaraz do kolegi dzwonię, żeby to wyjaśnić. Bo to normalny chłopak, ten kolega. Chyba, że wierzy w takie brednie jakiemuś frajerowi rozjebanemu, który pogrążył 300 osób. Ten ktoś, nie wiem jak to nazwać, ten to coś, twierdzi, że jest patriotą. Jak może być? Jak może być? Jeszcze raz. Jak patriotą może być konfident zwykły, czyli zdrajca, mówiąc krótko. To z kim on walczy? W imię jakiego patriotyzmu? Dlaczego on się nie potrafi wysłowić, złożyć zdania? Dlaczego on się jąka, jak mówi? Jąka się, bo był bity, to po pierwsze. Jeszcze nie wiadomo tylko, czym był bity. Już nie chcę się wypowiadać tutaj na temat tego, czym był bity. Poza tym, nie na darmo Maksywę jąkała. Chińczyk to on sobie. Teraz słuchajcie, jaki był numer z książką i z Andrzejem Gołotą. On udzielał się, dziękuję bardzo. On udzielał się strasznie z Andrzeja Gołoty i Masy. Rozumiem, że Masa chciał skrzywdzić Andrzeja. Mamy dobre relacje chyba z Jolą Gołotą i z Andrzejem, ale tutaj jest historia szyta grubą nicią, że Jarek chciał się w taki sposób wypromować przed wydaniem książki. On będzie o wszystkim teraz pisał książki i o wszystkich. Teraz wszyscy będą pisać książki. Więc tak patrząc z perspektywy, może i ja napiszę książkę i napiszę ją z kilkoma osobami o Jarku, samą prawdę o Jarku i wtedy wyjdzie, kim jest Jarek, że jakie ma zapędy biseksualne, pedofilskie. To już wiadomo od dawna, nawet jego koledzy już kiedyś mówili, że on lubi dziewczynki typu boliwijski chłopiec lub też tajski chłopiec, żeby była jasność. No nic, no wydzwania do mnie i wypisuje. Te wszystkie screeny są na Instastory tych rozmów. On już mnie 2 lata temu straszył, że skończy z Masą, weźmie się za mnie. Tylko, że w jakim celu i dlaczego? Wiem, że zawsze był zazdrosny o mnie, bo nie powiodło mu się tak, no, nie jest przystojny, nie należy do przystojnych. Mało tego, teraz jest obelga w Warszawie, taka, że już nie wyzywa się, nie wyzywają się niektórzy od cweli, czy tam tych chuju, czy chuj ci w dupę. Najgorsza obelga to jest, jak ktoś do kogoś powie, weź Maringę. To jest najgorsza obelga. Jeszcze mówią do siebie Pekińczyk, jak ktoś komuś chce tam pocisnąć. No właśnie, bo Chińczyk to nie Chińczyk, tylko Pekińczyk. Więc właśnie, Jarek nie jest żadnym Chińczykiem. Jest jąkatym Pekińczykiem. Chińską podróbą wibratora plastikowego typu Vibra Action 60 plus 20. Mało tego, wystarczy obejrzeć sobie jego filmy, jak on się wysławia, jakich używa terminów, jak długo się zastanawia nad tym, co ma powiedzieć, jakie śledztwa przeprowadzał, kogo aresztował, w jakich aresztowaniach pomógł i jakie zatrzymania będą. To jest wariat. Drogi YouTubie, wpuściliście na swoje podwórko wariata i macie węża w kieszeni, dosłownie to jest wąż w waszej rodzinie. Jeżeli jest ktoś, kto prowadzi profil typu oszuści w internecie i tak dalej, to proszę bardzo, skupcie się na Jarku. To jest największy oszust XXI wieku. Gorszego nie widziałem, nie znam gorszego. To jest kanalia, jakich mało. 300 osób pogrążył, jak nie więcej, nie wiem, no tam pogrążał wielu. Nie wiem, ile osób dostało za niego wyroki, ilu udowodniono wyroki i tak dalej. Bo czasy pomówień już się skończyły, całe szczęście. Jeszcze gdzieś tam są przypadki. Ale w przypadku Jarka Maringy to już nie ma żadnego prawa bytu, bo nawet policja się na nim poznała, nawet, że tak powiem, brzydko, niebiescy mają z niego kupę śmiechu. Więc Jarek,
jedyne miejsce, gdzie może szukać rozgłosu, bo on tego potrzebuje, definitywnie. Jego ego karmi się rozgłosem, jego ego jest chore, zaburzone i to jest ego wariata. To jest ego wariata, centralnie ego wariata. Rządzi się zupełnie innymi prawami. Nie znam takiego przypadku jak Jarek Maringę. Jarek Maringa oczernia wszystkich dookoła, łącznie ze świętej pamięci Pershingiem, że był homoseksualistą, więc ja się nie przejmuję, że on tam pisze, że jestem jakiś, że do Dubaju jeździłem zarabiać dinary. On nawet nie wie, ile ta jaki kurs ma ta waluta. No ale zna 7 języków, a jest geniuszem, zapomniałem. Więc śledztwa Jarka tak naprawdę już dawno w moich oczach zeszły na margines. Ja nie oglądam żadnych filmów z Jarkiem, bo ja mu nie napędzam gospodarki, nie nakręcam tego, co on robi. Ludzie, którzy są naiwni i wierzą w to wszystko, nakręcają mu gospodarkę. Mało tego, nie chcę obrażać ludzi, bo niektórzy go nie znają, ale ci, co go znają i kupują jego książkę, to wybaczcie. No ale to przykre jest, żeby nie używać już tutaj innych terminów, to jest przykre. Ci, co poznali Jarka, dziewczęta szczególnie, Patrysiu droga, Kasiu, wszystkie inne dziewczyny, nie będę wymieniał teraz ich z napęczki, wiecie, kim on był, wiecie, kim on jest. Tacy, nie wiem, jak to nazwać, ktoś taki się nie zmienia. Inaczej, zmienia się, ja tylko na gorsze. To jest osoba zdesperowana, która bojąc się więzienia po prostu zrobiła szpagat, no jeszcze raz pokażę, szpagat, tak piseczku, Florek, daj buziaczka, jejku, kładzie się tu, mój kochany, no, także, słuchajcie, no ludzie, nie bądźcie naiwni, nie wierzcie mu w te brednie, a jeżeli Jacku z Gliwic, drogi kolego, pomyślałeś chociaż przez chwilę, że to prawda, jeżeli to prawda, że napisałeś mu coś takiego, no to wybacz, no, szkoda mi ciebie, bo to bita pała jest. No, zwykły świadek koronny, mała 60-teczka. Mała, która jeszcze tyle powiedziała, że nie chcieli go wypuścić, taki idiota. Tak. Za dużo powiedział. No. Za dużo powiedział na swoją niekorzyść, nie chcieli go wypuścić. To jest taki poliglota, inteligent. No, z gilem w nosie. To jest gangster z morelowym nosem. Co ja mam powiedzieć? Zobaczcie, jak on wygląda. Powiedziałem o Pekińczyku, bo już wszyscy się śmieją, że Pekińczyk, bo wygląda, jakby dostał patelnią w pysk. Taką ma mordę. No popatrzcie, jak on wygląda. No Jarku, ty się popatrz w lusterku. Przejrzyj w lusterku. Popatrz się w lusterko. No zagrzał mnie. Ja nie jestem odporny na jakieś oszczerstwa, kłamstwa, obelgi pod moim adresem. No także, drogi Jareczku, ty zwariowałeś definitywnie. Alter ego to jest mało, kolego. Ty jesteś po prostu chory psychicznie. No, nasze dzieci są tu z nami. Nic, nie będę komentował, dalej nie będę komentował. Wyzwania do mnie, napisałem, że go pakuję, żeby się ciągnął. Napisałem mu najdelikatniej jak potrafię, bo ciężko strzępić język na taki wynalazek. Żyj sobie z Magdą w tym swoim zamkniętym świecie. Siedźcie w domu cały dzień, wychodźcie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba i to jest jazda samochodem, wysiadka z samochodu, okrętka, tak, na wszystkie strony głowa się kręci i jeszcze on mówi, że go ludzie rozpoznają i że mu gratulują, no wstydziłby się, on mówi, że prowadzi śledztwo, on mówi, że rozbija grupę, jaką grupę? Chyba Rogala, co śmietniki opierdala, weź ty się opanuj ty, psito. Całuski najlepszego. Co świnia jakich mało. Świntuch, bydle. Bydle i dranie. Mówisz taki, ach, szkoda gadać. Jeszcze to dokończę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Zapraszam, bo to się rozkręca. No, już wychodzą z jego spraw. Tacy, niektórzy dostali po prostu na lewo tam jakieś wyroki, nie mówię, że byli święci, ale w połowie tam lewizna poszła, no a Jarek oczywiście jest dumny z siebie, bo mógł się obronić przed wszystkimi zresztami, jakie dotyczyły, to jest w ogóle też ciekawa historia, do tego dojdziemy już niebawem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, buźka, piona, najlepszego.
Kocham cię. No, Buźka, wariaci wszyscy, dobrzy, eleganccy, dżentelmeni i koleżanki piękne i mądre. Nie wierzcie temu kłamczuchowi.